Nawet się nie przebraliśmy, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzie robiliśmy takie zalewy, garnek się gotuje, więc nie ma co czekać. Cztery nowe słoiki, cztery nowe produkty, zalewamy i będziemy sprawdzać, czy to jest dobre, czy to jest hit, kit, czy nijakie. Czyli podsumowując, sprawdzamy dziwne rzeczy, które zostaną marynowane. I teraz temat jest taki, dobrze, że Sztaba powiedział, ale za tym kryje się co innego. Nasze biuro tak wali tym octem, że pomyśleliśmy, że jak mamy robić to drugi raz, to lepiej nie. Robimy od razu, ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego. Witamy nowych widzów i zapraszamy Was serdecznie do subskrypcji tego kanału, bo dzieje się na nim grubo. No i teraz Sztaba, tak, skróciliśmy ten wstęp, ale jest on kontynuacją części pierwszej. To ja go troszkę przedłużę. Widzowie na pewno zauważyli, więc ja może zabiorę. No okej, my tym wrzucaliśmy marynatę do marynowania, tak. A jeżeli marynujemy, to co marynujemy, Sztabuś? No dawaj, ty pierwszy. Ja mam teraz, nie wiem, tak się zastanowiłem, czy banan nie będzie ciekawy. Będzie ciekawy. Po prostu banan, ale bez skórki chyba, tak sobie powiedziałem. Bez skórki, kawałki tak. Banana marynowane w occie. Ale może być torpeda. No to ja, jak ty masz banan, to ja pojadę też owocowo. No jak, nie wsadziłeś do swojej magicznej szuflady? No, head and shoulders, często to robimy. Czy jedliście kiedyś ogórki kiszone marynowane? No nie, jedliście ogórki kiszone lub marynowane. Ale my idziemy na skróty. Dwa w jednym. Kiszone ogórki marynowane. I teraz moja kolej, ale to będzie dobre, ja to czuję. Ciekawe, no. Nie wiadomo, czy wyjdzie, ale krówki. Po prostu krówki, jest ich dużo. Wziąłem klasyczne, no mleczne na tej zasadzie. A jak one się nazywają? No krówki. Bo. A rzeczywiście, mo, nie mu, tylko mo. A ja jestem też ciekawy, w poprzedniej części powiedziałem ci, że z czeskiej knajpy tak, marynujemy kiełbaski, a tak naprawdę parówki. Smażony syr, ja wiem, że nie taki, to jest też coś, co się je często w Czechach. Zauważyłeś, jak on się nazywa? Dziuramer! Nie Edamer, nie jakiś... Tylko jedna litera i prawie jest Kramer. Ty, no Dziuramer. I to mi się podoba, bo Carrefour znowu, już któryś raz zauważyliśmy, tak, wprowadził na produktach ten jest umiarkowanie, czyli czy tu, czy nie tu, czy... No okej, okay, dla tych ludzi, co w ogóle nic nie wiedzą, patrzą umiarkowanie? No w sumie nic nie wiedzą. Ja jestem zachwycony nazwą Dziuramer. Dobra, Sztaba. To jest marynata, która nam się gotowała. Zrobiliśmy marynatę jak do grzybków. Czy ty, Kuba, widzisz tą marynatę? Gorczyca, ziele angielskie, liść raurowy, pieprz czarny, sól, pieprz, cukier, no i ocet spirytusowy oczywiście w doskonałej ilości. I tym będziemy zalewać, Sztaba, więc nie ma co. Nasza fancy deska! Jest fancy deska. Ja już otwieram mokrówki. Ja biorę nóż. To będzie pyszne. Wezmę to tak i tak, co? Krój jak chcesz. Marynowany ser. Ludzie, to będzie hit. Takie kawały? No! Sztaba, my wydamy książkę kucharską z tymi rzeczami. Ja ci obiecuję. Trzymaj. Z najlepszymi patentami ever. Ale Dziuramer są w sobie... Troszkę jak gołda wali, nie? No, gołdą, ale mączny. Poprawimy go w zalewie. Aha, on nam się we wrzątku poskleja. No to będzie fajna pulpa. No. Ogóraz. Muszę przecież, ale ja myślę, że ja go nie myję, po prostu takiego go wsadzam. Nie, no jasne. Ale pachnie czosneczkiem. Kurde, uwielbiam kiszone ogórki, kapustę. Lubisz kiszonki? Bardzo. Sok z kiszonej kapusty, Sztaba. To jest hit. Sok z kapusty, kacuś. To jest... Hicior. To nie tylko na kaca jest, to jest po prostu do codziennego spożycia. To jest na życie. Rano wstajesz, kawa jest w porze, ale spróbujcie kacusia, nie? Dobra. Co Sztaba? Ja jeszcze ubieram te krówki śmierdzące. To ja ci nie będę pomagał, co? No to możesz banana już pokroić. Z racji tego, że jesteśmy kulinarnymi kaskaderami, robimy coś najgorszego. Wrzucamy z końcówkami, o których może umrzeć. Nie, Sztaba. My nie wrzucimy z końcówkami, o których można umrzeć. My zjemy te końcówki i może umrzemy. Dawaj, bierz. Koniec nagrywania. Uwaga. Miło było. Powiem tak. Raz się żyje, raz kozie śmierć. A to jest chyba jeden... Jakiś jest, mit taki. Zaraz nas pojadą, że... Tak. Że wiesz, że nie... Wy nawet nie wiecie, czy tam się kryje. Że na Jobosterze pisali, że pająka te jady tam... A na wykopie było, tak, że producent bananów sam o tym mówił. Będzie pychota. Czy nam wystarczy zalewy? Wystarczy. Dobra, pomogę ci, co? Bo te krówki tak... Wrzucam je, wrzucam, a to tak nie rośnie. Lubisz Sztaba krówki? Lubię, ale moimi ulubionymi są o smaku słonego karmelu. Ja, a to jest ze sklepu, bo robiliśmy też krówki, nie? Tak. Cukier, syrop glukozowy, mleko, masło. Człowieku, czy to nie jest fajny skład? Ja wiem, że dużo cukru, ale przynajmniej tam nie ma. Ale żeby z takich składników zrobić coś tak dobrego? Nie. Człowieku, Carrefour to jest Carrefour? Carrefour. Mhm.
uczy i karmi. Z krówkami jest coś takiego, że jeżeli kupujesz krówki, one są takie miękkie, ciągnące, to znaczy, że zostały niedawno wyprodukowane. A jeżeli one są już takie kruche, bardziej słodziutkie, znaczy, że one troszkę leżały. A ja uwielbiam te kruche. No to musisz właśnie szukać takich z datą ważności, taką... Albo kupować, chować w piwnicy. Tak, i sobie sam wyleżakować. Dobra, sztaba, jadę tutaj. Tak, według założeń po listku laurowym musi wlecieć. Krówki się też roztopią całe, nie? Oj, sorry, nie trafiłem połową, ale będzie nam biuro śmierdziało. No dobra, teraz dolewam. Ziele angielskie, gorczyca. Pieprz czarny. Dobra, zamykamy. Head and shoulders, kiszone w zalewie, no to też będzie torpeda. Możecie pierwszy raz zaskoczyć swoją babcię, jak jej takie ogórki przyniesiecie. Babcia na pewno takich nie robiła. Krówki jak się roztopiły, sztaba. No, widać już, widać, bo nie są w ogóle przejrzyste. No niestety będziemy wyciągali sztaba z lepek, nie? No ale słuchajcie, testujemy, nie wiemy, zobaczymy. To wygląda zajebiście. Pana jest super. Już bym go zjadł. Tylko boję się, że szczernieje, wiesz, że będzie taki... paskudny. Ale jak szczernieje, to go jakoś nazwiemy, co? A wystarczyło zaledwie. Ale, to dobra. Słuchajcie, temat jest prosty. Dla was chwilka, a dla nas cały tydzień. Gdzie to wędruje? Na górę, na dół, czy tutaj? Na pierwsze piętro, na półkę. Na pierwsze piętro w spiżarni wędruje to na tydzień, a my widzimy się za chwilę i będziemy opowiadać, czy marynowanie dziwnych rzeczy miało sens. Będzie pysznie. Ty, ale co się z krówek wydarzyło? Banany, krówki, ogórki kiszone, ale już kiszone, konserwowe i ser żółty. Ja cię kręcę, człowieku. Ty, podwędzili nam talerze. Nie, ja schowałem, a, żeby nie podwędzili. Są. Ja pierdziłem. Ja cię kręcę. Myślisz, że... No nie mogę, no nie mogę. Myślisz, że to nam strzeli. Ale patrz, jak banany pływają sobie ładnie. 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 Nie mogę się doczekać. Ole twardy, bierz! Już tak odsunąłeś daleko? Ale skurczybyk twardy, już to czuć. Pachnie octowym. O, przeszedł. O, jadłbym. Wow. Teraz nie wiem, czy ta mina oznacza, że okej, czy nie? Ale moc! Chodź, Arci. Nie no, jest moc octowa, ale... Chodź, to będzie twój widelec, trzymaj go. Widziałeś, jak złapał? To będzie twój widelec. Trzymaj go, Arci za ogóra. Kwaśne i mocne, co? Ale czuć ten mocny. Znaczy, ja uwielbiam ogórki kiszone. Kurde, ciekawe. O kurde, ser żółty. Kabanie. Jaki twardy. Dobry ten ogór. No to, patrz, jaki zadowolony. Ale jaki twardy, zajebiście, nie? Czekaj, to już zostań z nami. Ale konsystencja, człowieku. Ale jaki twardy. Słuchajcie, on jest tak twardy, jak nie ser. Słuchajcie, to sobie możemy tak wziąć w sumie, nie? Jakby ktoś nie chciał tych ogórów. Ale śmierdzi. To ja cię piszę. To możesz wziąć. Ja tu siedzę. Diabli. O kurde. Twardy? Chociaż... No nie ser. Ale wysuszyło na mąkę w środku. Jest suchy. Ale umiem, jest obleśny i suchy. Ale słaby, no. Wyobraźcie sobie teraz inną sytuację. Deska serów, do tego winogronka coś i wśród innych zwykłych serów pojawiają się takie kawałki. Zjadłbyś. Zjadłbym z ciekawości. Wziąłbym, że i bym się pytał, co to za ser, ale bym powiedział, nie, takiego nie kupię. Bym zapamiętał, żeby nie kupić. Teraz ja zagryzę ogórkiem. To jest mega kurwa kwaśny. I... Połóż. Zrobił się strasznie mączny. Chodź, piękny Romanie. No, ale od kiedy dziewczyny piszą, że chcą Kubę konta na Instagramie, że jest śliczny, to on się wstydzi tutaj przychodzić. Aha. Nie będę ukrywał, że z tego powodu też ty tutaj jesteś, nie? Dlatego, żeby dziewczyny pisały, że ty jesteś śliczny. Powiem tak. Daje mu to coś, że jest grupa osób, które stwierdzą, że jest w porządku. Grupa osób, która po prostu, jak robi galaretę, to polewają pół litra wody, tego octu, a później tak spija z tego rzeka. Tak. O ja! Z góry ciemne, jeszcze liść laurowy. Powiem wam, że po tym degustacji to czuję, że zaraz... Ale ty, panowie, zobaczcie, prawie zabiło ocet. Nie no, czuć słodycz, no. Słodycz. Najpierw daje nam po ciemnym, co? To co, nie ma co? Po ciemnym, ale jasnego zaatakował. No nie, no, patrz, ciemny, no, patrz. Nie było ciemniejszego.
Marcin musi spróbować, bo to jest pyszne. Jest taki ohydny. To jest pyszne. No wie, że ja nie lubię takich dziwnych rzeczy. Nie bój się. Dobra. No ale śmierdzi. Pycha, no. Taki inny. No wiesz, go dopuści. Do całego. Konsystencja jest. Ja ci przypomnę, to się nazywa wyzwanie to szamanie, nie? Patrz, ja zjadłem całego. No weź, no, no, bo cię nie zaprosimy. Ale to się zrobiło miękkie jak meduza. To też zjadłem. To smakuje jak galareta, która się roztopiła po prostu w tym occie takim, bo została na stole świątecznym. Lepiej pachnie niż smakuje. Tak. Zdecydowanie. Już myślałem, że będzie teoria, że wszystko w occie robi się twarde. Widzisz to, Kuba? Patrz. Ale dlaczego te są czarne, a ten jest jasny? Bo te były niżej, wiesz? A jakby to dodać zamiast jajek do naleśników, już takiego rozmiękczonego? No tak, już takie jajko się zrobiło. Na zrobiło. Pewno! Ale patrz, jaka różnica w kolorach. Masakra. No, ale jest straszny, jest no, po prostu... ale to nie ma co tego jeść. Niestety. Tak mocno nietrafiony. Co jest kolejny? Oj, to ci posmakuje. No, czuję, że nie. Widzisz, Kuba, co się z tym stało? To nie wygląda. Czy to widzisz to? Że niech Archie zgadnie, co to jest. No zgadnij, po wyglądzie. Jak mózg wygląda jakiś. To jest jakieś zwierzę. Zwierzę? A to czekaj, no. To tak trochę przeszło przez myśl, bo widzę plasterki, to jest łosoś? No blisko, to możesz jeszcze powąchać. No kurde, ale coś mi przypomina ten zapach. No ja tu czuję praktycznie sam ocet. No właśnie chciałem powiedzieć, Arci, czy to ci przypomina ocet? Galary! Czekaj, jeszcze raz! Artur, zalaliśmy octem z wodą i z przyprawami w odpowiednich proporcjach. Kurczę, to przyprawy. Coś mi to przypomina. To co się galaretę po... Dobra. To zwierzę się nazywa krówka. Patrzcie, co się stało. O fu, z tym liściem poskudnym. Dobrze, żeby jakiegoś innego badziwia nie daliście. Nie no, krówkę spróbuję z chęcią. Wygląda dobra. Jak karma w sosie dla kota. Może? Cześć, bo mi tu z jakimś zielem angielskim. Ej, poszło. Dobra, będzie zielem angielskim. Ale dziwnie zajebiste. Lepsze jak oryginał. Świruje mózg! Mhm. Ale nie czuć tego octu. Nie czuć octu. Nie czuć octu. Ale to nie jest kwaśność octu, to jest kwaśność cytryny, człowieku. Ale jakim cudem nie czuć octu? Tego nie rozumiem. Dobra. Ale dziwny temat. Chyba sobie zrobię na zimę. Słuchajcie, ale to zmieniliśmy sztaba? Cholera, to jest ciekawe. Zmieniliśmy, w ogóle roztrzaskało to łeb. Bardzo fajne, super, wybracja. Abi mnie już woła, muszę lecieć. Zobaczmy. Krówka zwyciężyła totalnie walkę z octem. Ale w słoiku wygląda najgorzej. Wygląda jakby się zepsuło. Ale tu w ogóle wszystko wariuje, bo to pachnie tylko octem. A smakuje słodyczą, dla mnie to jest skropione cytryną. Ja nie będzie, że to jest ale octem. Jeszcze czuć te kawałki krówki takie twardsze troszkę, to jest genialne. I konsystencja, to co się stało z bananem, czyli totalna miazga, to się stało z krówką. Ale to tak ci oblepia wszystkie kubki smakowe. Ale ja bym to widział, jakbyś odlał ten płyn, zostawiłeś sobie tylko tą roztopioną krówkę i do ciasta przełożonego biszkoptem. Biszkopt z ciastem coś. Czy powinniśmy spróbować ten ocet? Nie. Nie może być szkodliwe, skoro to jest zalewa. Okej, doktorze Bajon, dziękuję. W takim razie pijmy do dna. Już tak mówiliśmy przy soku z czosnku, gdzie prawie zginęliśmy w poprzednich odcinkach. Przecież czosnek jest zdrowy, to jest sok z czosnku. Był ratownik pogotowia, który sam to wypił, który sam prawie zginął, takie miał szkolenia. No dawaj kieliszki, no co spróbujemy troszeczkę. No. No dobra. Wygląd tak bardzo odrzuca, jest tak paskudny wygląd. Lejesz, bo ja się poleję. Zawiesina po prostu, obrzydliwe, ale smakuje. Dawaj na talerz. Smakuje cudownie, no cudownie po prostu. O Jezu, nie musisz wszystkiego wypić, bo tu nie ma lejka. Ależ kurde. Tu już tu czuć ocet trochę. Ale nie jak spirytusowy, nie? Nie, to czuć jak ocet, jak są na przykład jest ocet winny, jakiś tam tak. Jabłkowy i tak dalej. To jak byłby taki smakowy ocet. O. Ale jaki? Jaki owoc? Jakiś słodki, coś jak. Nie morela, ale. Kurde, powiedziałem cytrynowy, tak, że niby znamy się na smakach. To musiała być cytryna z miodem, to by pasowało. Powiem wam tak. Powiem tobie, kolego, że krówka torpeda. Nie no, krówka to... Ale bez plecy! Ale tak, to... Ona się zmieniła niesamowicie. Jeżeli lubicie ogórki konserwowe, to ma wszystko z ogórków konserwowych, ale też ma wszystko z ogórków kiszonych. W jednym miksie, ale tutaj za ostrym. Kwas plus ocet to jest mega kwas. To jest takie, pamiętaj chemiku, młody kwas plus ocet. To jest mega kwas. To jest mega kwas. No dobra, sztaba. Hit no, czy kit? Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Największy kit odcinka. 3, 4. 3? To jest kit.
A, rzeczywiście! Sorry, zapomniałem. Tak. To było słabe, zatem zagłosowałem, ale nie tak słabe jak to. Tak. Szkoda. No i hit. A, 3-4. No dobra. Dla mnie jednak to. Chciałem też tak trochę, wiesz, dodać pikantę. No, dwa są dobre, tylko że ten totalnie mnie zaskoczył. No, krówka? Tak. Odcie, słodkie, odcie. To czyli tak, pod względem zaskoczeń. Krówka? Tak. I naprawdę zaskoczenie. Tak, bardzo, tak. Że aż brakuje słów. Sami widzicie. To mi się podoba, bym się nie zaśmiał, to by było, jakbyśmy się wcześniej dogadali na taki numer. A to możecie zacząć robić w domu, jeżeli komuś zasmakuje. Czyli tak, to jest coś niesamowitego, zaskakującego, co trzeba spróbować, co nigdy w życiu nikt nie próbował. A to jest dobre, praktyczne na zimę. No i dobra, to tym miłym akcentem kulinarni kaskaterzy Sebastian B. i Marcin R. żegnają się z wami pełni smaku, aromatu i pomysłów na kolejny odcinek. Tak, zwłaszcza aromatu, bo siedzimy tu od rana. Trzymajcie się, pa! Siemka.